Siemano, tutaj Jerika, jest dzisiaj ze mną cała ekipa. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego w ostatnim czasie troszeczkę mniej było mnie na YouTubie, a to wszystko wiązało się z tym, że postanowiliśmy wszyscy razem zamieszkać w jednym domu i nagrywać content nie tylko gamingowy, ale też troszeczkę bardziej lifestyle'owy. Jest dzisiaj ze mną Klaudia, Jacob oraz Rogali. I dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że koło fortuny będzie decydowało o tym, czy jest zdjęcie z Instagrama musimy odwzorować. I uwaga! Klaudia! O kurde! Yes. Okej. Okay. Chyba basen ci dostał. Czyli będę musiała udać się dzisiaj na basen, ale w sumie dobrze, bo jest ładna pogoda, więc będzie git. Dobra, to kolejną osobą, która będzie losowała zdjęcie, jest Rogalik, zapraszam. Aha, jak zobaczyć coś o Rogalik. Rogal żywi odrzucaj Jake'a, proszę. To kręcę. Jake'a, patrzcie na go! Tak? Dobra, to pokaż. Co musisz zrobić, Rogal? Które musisz odwzorować. O, jest! Jest! Idealnie dla mnie, zobaczcie! Co to jest za foto, kozak? Dobra, lecimy w tour, ale co to jest to? Co to jest za restauracja? To jest te amerykańskie teledyski. Tak, dobra, ogarniemy jakoś. Nice. Rzejka. Okej, czyli ja i Rogalik jesteśmy już gotowi. No to teraz przyszła. Zawiadasz mnie. Dlaczego takie zdjęcie? Miało Rogalika, miało być jakieś bikini czy coś. Dobra, ja od razu lecę. I co mi zostało? Farem, Rogal, a i ja. No to mamy Klaudię, której nie mamy. Mamy w takim razie JJ-kę, której nie mamy. I mamy w takim razie trzecią osobę Rogalika. Na pewno? Tak. Tak. Okej, czyli ja sam odwzorowuję swoje. A jeszcze jest Jacob, dobra. Ja też tak pomyślałem, że Jacob i jeszcze matematyka. A to jest to, co ja myślę, że jest, czy jest inne? Nie, myślę, że to, co myślisz. Okej, czyli... Proszę bardzo. Rogalik, ile lat temu? 16. No jest to tak jak no to Rogalik taki chudziutki. Co za klub? FC Barcelona. Zabójmy Radom. W miarę łatwo. Rzecz Warszawy to mnie zabija. Dobra, bardzo, żeby jakoś... Spoko, i tak nie mam takiej koszulki, więc coś sobie ogarnąć. Dobra, Farel, lecisz. Zapraszam. Dobra. Nie no, czekaj, czyli Farel, czy co zostało? Jacob. A Klaudii Farel, to już w sumie nie musisz lecieć. No, musisz się losować, no. Dobra, moje zdjęcie wygląda w ten sposób. Klaudia musi to odzorować. Musisz ogarnąć sobie hulajnogę, ubranko. Dobra. Ciężkie nie jest, mi się wydaje, że dłużej będzie zastanawiać. Ja pokażę do kamery. To jest zdjęcie, które musi odwzorować Farel, czyli... Będzie się wybierał na basen. Podobnie jak no sombrero. Ja pierdzielę. No uwaga, mamy zdjęcia z Farelem z wody, więc my i tak mieliśmy razem się wybrać na zdjęcia, więc mamy w sumie łatwą sytuację. Elegancko. Jednorażec musi być, kapelusz i to wszystko. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że o konkretnej godzinie, czyli teraz o godzinie 18, spotykamy się tutaj w salonie i następnie będziemy głosowali, czyje zdjęcie zostało odwzorowane najlepiej, a czyje najgorzej. Osoba, która najlepiej wzoruje zdjęcie, dostanie nagrodę, a osoba, która najgorzej karę. Ale to musicie czekać do końca odcinka, żeby się dowiedzieć, jaka to będzie kara. No i oglądajcie do końca, będzie ciekawie. No i łapkę zostawię. Okay. Jeszcze nie i suba zostawię. I lecimy, piona! I lecimy do Farela, do garderoby. Zobaczymy, czy on ma te wszystkie rzeczy. Co to jest w ogóle za koszulka z jakimś mózgiem? Mam! Dobra, ekstra. Jeszcze z czarne spodnie to chyba mam. Okulary. Mam. I lecimy, dobra. Dobra, jesteśmy już pod galerią, lecimy szybko do Nike'a, Nike, whatever i kupujemy po prostu biały t-shirt taki, jak miał Rogalik, albo mniej więcej taki i za chwilę widzimy się w sklepie. Piona. To chyba to, nie? Ale że pani wyczarowała nam koszulkę? To jest prawie jak Rogalik. Lecimy już teraz tylko po getry, korki i spadamy na boisko zrobić foto. Dobra, słuchajcie, idziemy podwinąć koszulę od JJ-ki z szafy, dawajcie. Nie wiem, czy ona jest w rozmiarze 3XL, ale może damy radę. Tak się składa, że przez przypadek leży tutaj. O co chodzi? Idealnie fituje. Dobra, jest gitówa. I takie... Dobra, będzie fota git. I lecimy. Dobra, wszyscy się już rozbiegli. My z Krystianem zostaliśmy w domu, bo musimy się jeszcze przygotować. Ja idę teraz szybko do pokoju Klaudii, żeby znaleźć zieloną koszulkę Pixie, bo sama jej nie mam, a ona wiem, że mają w pokoju. No i chyba będę musiała kupić fioletową farbę, żeby taką jednorazową, żeby sobie pofarbować włosy i spiąć tak samo jak ma Klaudia. I czarne okulary, to jest najważniejsze. No a później będziemy szukać basenu. Lecimy. No zobaczcie, jaka ona jest kochana, nawet jej przygotowała. Teraz muszę znaleźć czarny dół od stroju kąpielowego. No i ogarnę
ogarnąć farbę i znaleźć koniecznie zielony kubek, ponieważ Klaudia na zdjęciu trzyma zielony kubek i pije ze słomki, więc słomkę też musimy ogarnąć, ale to już jak będziemy na mieście. Czas teraz na mnie. Muszę ogarnąć sobie jakieś sombrero, czerwone gadki Jacoba i jednorożce. Jednorożca, o ile dobrze pamiętam, mamy gdzieś w garażu, albo to był flaming. Już nie wiem. Dobra, wbijamy do pokoju Jacoba. Dobra, no i to mi się podoba. Przecież on tutaj ma wszystko. Ale szukaj spodenek! Nie klei się. Nie było tego. Ty jest! Są! Są! Czerwone! Ale że on taki gruby jest? Jaki to rozmiar? M-ki. Dobra, to... Czyli ja schudłem teraz, dobra. Nie wiem co z tego będzie. Mam nadzieję, że się zmieszczę i że nie będzie siary z moją oponką na tym fla... Nie, jednorożce. Lecimy. Wydaje mi się, że one powinny być tutaj. Są. I getry też mamy tutaj. Bierzemy zestawik i możemy lecieć na boisko. Pionę. Jesteśmy w garażu. Co to jest? Maska do nosowania. Miśki. Jest, jest. To? To jest malutkie jakieś. To się napompować trzeba! No tak, ale to jest takie samo duże? Nie wiem. Dobra, jak coś to będą jaja totalne, okej. Okay. Niby mamy, jak napompujemy, zobaczmy co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, nie miałem białej koszulki do tego outfitu, a była nam potrzebna, więc poleciałem ją kupić, a teraz musimy wybrać miejsce, do którego pojedziemy, bo jest to bardzo specyficzna fota i musimy wybrać, czy jedziemy do Maxa, czy do Burger Kinga, czy do Maca, do najbardziej amerykańskiej restauracji, więc lećmy. Dobra, udało nam się już wyskoczyć z galerii, niestety nie udało nam się nic nagrać wewnątrz, ponieważ są tacy panowie, agenci 007 i nam nie pozwalają na to. Udało mi się kupić tak, okulary, zadyszkę oraz kapelusz, sombrero. No i elegancko. Ja szukałam kubka zielonego, ale nie znalazłam, więc kupiłam lampkę zieloną. Myślę, że będzie ciekawiej, bo byłoby nudno, gdyby był kubek. No i oczywiście nie znalazłam sprayu fioletowego, a były tylko farby, a niestety nie mamy czasu na to, żeby farbować włosy, bo mamy bardzo mało czasu. Ja bym nie chciał, żebyś była pofarbowana na jagódkę. Pozdrawiam Jagodę. Pozdrawiam. Siemanko, ja już mam hulajnogę, teraz jesteśmy nad Wisłą. Znaleźliśmy już miejscówkę. Lecimy po prostu zrobić zdjęcie i chyba tyle. To jest chyba najlepsze miejsce, jakie znaleźliśmy. Tutaj widzę, że on ma jakoś tak... To nie jest takie proste. Stary, on ma jakoś tak łapy dziwnie u góry, tak, jakby się zastawiał, ale biegnie jednak do piłki. Chłopie, bo on grał zawodowo, gardę trzymał. Ta noga jest z tyłu, ta jest z przodu, ręce są tak, ja się zaraz wywalę. No i teraz muszę zrobić taki ruch, jakbym chciał piłę przyjąć. Dobra, słuchajcie, jednak Burger King, bo w Maxie był przypał i po godzinnej podróży w Warszawie idziemy zrobić zdjęcie. Dobra, słuchajcie, my już po fotkach, niestety nie pozwolili nam nagrywać tam w restauracji. My wracamy do domu, czekamy na werdykt i zdjęcia pewnie pokażemy wam już za chwileczkę. Dobra, jesteśmy już na baseniku, ale jest tyle osób, że nie ma gdzie nawet wejść. Totalnie nie ma miejsca na zdjęcie, ja się boję, że to nie wyjdzie. No nie wiem, najwyżej. Będziemy próbowali aż do samego wieczora, ale mamy tylko do 18 czasu, jest 16:25, więc jeszcze powrót pół godziny, no nie wiem czy zdążymy. Zmieniam się w Jacoba. Co wygląda, nie? Pięknie. Git. Dobra, czas na mnie, nagrywamy iPhone'ami, żeby było miejsce przypał. Wchodzimy do basenu, podobna woda, podobny flamin, znaczy trzeba się kapelusza i kukamina. Tutaj naprawdę nie ma gdzie stanąć. I wszędzie głęboko. No mi się wydaje, że może być ok, jak ludzi nie zapiemy. Dobra, próbujemy. Okej, słuchajcie, wszyscy już mają przygotowane swoje zdjęcie i teraz po kolei będziemy wrzucać je na swoją grupę i każdy po kolei będzie reagował na to zdjęcie. Najpierw zdjęcie może pokazać Rogali, ponieważ odzorował moje ciekawe zdjęcie, więc no, dobra. Zobaczmy. Dobrze wyszło. Jest dobrze. Jest bardzo podobne. Moje zdjęcie podoba mi się. Dobre jest. Dobra, kolejna fota jest tyna. Nie, ja decyduję kto następną fotę. Dobra. Następną fotę pokazuję Klaudia, bo była z Rogalikiem. Wow. Okej! Okay. No czeka jest! Nie takiego miejsca, żeby było z tyłu. No bo to jest Kraków, a to jest Warszawa. To jest ciężko. Tak. Chociaż no mówimy, dobra, weźmiemy stadion, chociaż żeby był z tyłu. Ale jest dobrze, jest noga ucięta. Jest pas zieleni też, noga ucięta. Tak, jest ten sam outfit, tylko hulajnoga. Kolor hulajnogi, tak? No. To najbardziej gryzie, ale mi się wydaje, że spoko. Wow! Wow! O no! To jest fajny wodę. Nie, ładniejszą nawet wodę. No właśnie, powiedział, jest tak gryzie, nie? No. Jacob ma nawet takie...
Gorsze foto? Nie, trochę gorsze foto, ale jest trochę inny ten kadr, bo Jacob miał tak chyba z góry, na maksa z góry, a ty masz tak troszeczkę z boku, no. Prawda. Ale outfici... Mega, nawet... To są moje kąpielówki, no. Aha, okej. Powiedziałam, że nie jest sam kapelusz. Nawet stopa jest tak samo ułożona. Dokładnie, też na to właśnie zwróciłam uwagę. Faktycznie, stopa jest tak samo ułożona, ale Jacob... Ale nie, nie, stopy nie ma. Druga stopa. Ale ty, głupia mina taka sama jest, nie? Na dyszkę, na dyszkę, na dyszkę. Dobra, no to teraz moja kolejna uwaga. Ja miałam obserwować zdjęcie Klaudii w basenie. Wow. Okej, okay. Różni się tylko i wyłącznie szklanką. Bo nie było zielonych szklanek nigdzie, stary. Tu jest lampka i jest... Nie mam kolorowych włosów niestety, bo nie znalazłam wiele tego spraw. Chciałem powiedzieć, że różni tylko włosami. Ale jest bardzo ładne. Kurde, ja... I nie ma parapetu. Nie dało się inaczej, ale to jest fajne. Ej, a to prawda, że byliście koło bungee, nie? Tak, z bungee można walić do basenu. Ale Klaudii koszulka jest mokra, a Justyny nie. Ale jak sprzedał! Teraz to przegięłaś, ja swoje stopy nie sprzedałam. Ja bym się teraz tutaj troszeczkę jednak zastanowiłam. Jacob piłkarz teraz. Kurczę, no. No to było mega ciężkie, tylko powiem, że w ruchu, ale wysyłam... Okej, okay, to uwaga. To jest rogalik jeszcze chudy. Pijemka poza Jacob jasta. No, rogalik bardziej zakręt brał. Zakręt był, bardziej piłka. Koszulka też Nike. No, tak, ale tak. Szanuję za ławkę rezerwowych w tle. Była faktycznie ławka rezerwowa. A sprawdź nogi, stary. No tak, to bez stopy robiliśmy. Termin rogalika, no nie dało się chyba. No nie, bo to był taki ogólnie bardzo ważny mecz, co nie? I to była taka akcja naprawdę. Już jedna z ostatnich, zresztą widać, że tam stoją już ludzie tak, i jadą ostro, nie? Dobra, no niestety musimy panowie i panie zdecydować, kto był, kto zrobił najlepszą i kto zrobił najgorszą fotkę. My musimy zdecydować, ale wy widzowie w komentarzach koniecznie też piszcie, które zdjęcie waszym zdaniem zostało najlepiej odwzorowane. Nie no, jest taki ciężki orzeł. No, nie wiem. To co, teraz wielki brat z szakiem, tak? Tak, teraz wielki brat z szakiem, idziemy oddać głosy. Według mnie najlepiej odwzorowana fotka to fotka Justyny. Gdyby tylko jeszcze miała włosy, to byłaby top tier. A najgorzej odwzorowane zdjęcie, błagam, nie zawijaj mnie, proszę. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest najgorzej odwzorowane, czy po prostu najmniej mi siedzi, ale to jest zdjęcie Klaudii. Gdzieś po prostu, nie wiem, ta hulajnoga mi się tak rzuca w oczy, ten background, że tam jest taki naturalny, tam było miasto. Nie wiem, tak mi się wydaje. Czyli co najlepiej JJK, najgorzej Klaudia? Tak, tak bym dał. To może nie wracaj do domu. W sumie tak. Idziemy do kolejnej osoby. Najlepsza fota, uważam, że taka najbardziej profesjonalna. Brakuje tylko fioletowych włosów, myślę, że JJ. A najgorsza to jest dylemat, ale chyba muszę dać Jacoba mimo wszystko, że robił moje. Chociaż zdjęcie jest fajne, ale wydaje mi się, że dam Jacoba. No ale jak fajne, to czemu dajesz tak? Bo każdy ma fajne. Dlaczego my najlepsze? Jemu robiłem. Nie słyszą mnie? Nie, spokojnie. Jest tak bardzo przykro, że ja muszę zagłosować na najgorsze zdjęcie, bo wszyscy się tak postarali i są te zdjęcia takie, no mega fajne. Zastanawiam się nad dwoma, nad rogalika i nad Farela. Ja robiłam Farelowi zdjęcie, wydaje mi się, że jest naprawdę tak praktycznie 1:1 odwzorowane. Rogalika też jest praktycznie 1:1, ale on miał gorzej, ponieważ on musiał odzwierciedlić dziewczynę, więc mnie, więc wybieram no rogalika. Należy mu się, postarał się. Jest mi ciężko, ale zastanawiam się pomiędzy Klaudią a Jacobem. Nie chcę zagłosować na Jacoba, ale też nie chcę zagłosować na Klaudię, ale Klaudia miała lepiej odwzorowane zdjęcie, bo u niej też te szczegóły grały, a u Jacoba nie było na przykład ludzi też w tle, no ale tu nie ma co się dziwić, też miał krzaki w tle. No Klaudia, bo no, miała najlżej i jakoś mi to tak siedzi z tyłu głowy, więc... Przeproś dla Klaudii, będzie dobrze. Nie chcę tego, no najchętniej to ja bym sama siebie dała, no ale się nie da. Dobra, to teraz inni zobaczymy. Czas podjąć teraz najgorszą decyzję w dzisiejszym dniu, nie w moim życiu. Najmniej zdjęcie mi się spodobało Jacoba. Kostium jest spoko, z tyłu jest też ta bramka rezerwowych, ale to takie no nie wiem, mi się wydaje, że średnio. Ale najlepiej mnie zaskoczył, o dziwo, rogalik, który zrobił identyczne burgery, ta sama koszulka i koszula. Tylko ten blat się różni, ale tu oczywiście o to nie będziemy płakali i poza, tak mi się wydaje, więc taki oddaję głos na rogalika i na Jacoba. Moim zdaniem najlepszy był Farel, jak odwzorowywał zdjęcie Kuby.
No nie oszukujmy się, to są zdjęcia 1:1. A jeżeli chodzi o najgorsze zdjęcie, wiedząc, że zdjęcia w ruchu są bardzo ciężkie, ale mimo wszystko uważam, że najgorsze zdjęcie jest Kuby. Przepraszam, jakby bardzo cię lubię, nie wiesz tego do siebie, no ale no niestety. Zanim ogłosimy werdykt, to muszę powiedzieć, jaka jest kara i nagroda. Nagroda to oczywiście pieniążek, tak jak zawsze, odcinka 100 zł dla osoby, która zrobiła najlepsze zdjęcie, a kara... Karą jest zrobienie zdjęcia przez resztę grupy osobie przegranej z itemami z dzisiejszego całego odcinka, czyli taka hybryda. I ta osoba musi udostępnić to zdjęcie na swoim Instagramie z opisem, który cała drużyna wymyśli. Dobra, dawaj. Mocne. Wyciągaj głosy. Tak to będzie wyglądało, więc teraz musimy podliczyć głosy. Szaku, przekaż karteczki, przepowej. Pierwszy głos. Klaudia. Najlepiej. Okay. Klaudia najlepiej. Najgorzej to jest. Nie, najlepiej. Zielone najlepiej. Zielone jest najgorzej. A najlepiej. Najlepiej, no jak? To ja napisałam na zielone. To jest twoja? A już się tak wkopałaś? Najgorzej. No. Najlepiej. Iwi, trzymaj mnie, bo się boję. Farę. Farem. Najlepiej? Kurde. To chyba Iwunia głosowała. Najgorzej? Jacob. Już patrz, co chyba robię. Chyba będzie hybrydka. Rogal. Najlepiej Rogal. Bituła. Najgorzej? A to jest moja, czyli Rogalik. Najlepiej? Najgorzej Jacob! Co? No nie! A że raz, dwa, trzy. JJ, najlepiej. Okej. Okay. Dobrze, nie znaliśmy kary, bo nie mogliśmy wtedy, wiesz, oddać JJ głosu. JJ najlepiej. Manipulować. Okej, okay, czyli ja z JJ-ką porówno mamy. Tak. Klaudia, najgorzej. Tak. Dobra, czyli podsumowując, moi drodzy widzowie, podsumowując, Jacob zrobił najgorsze zdjęcie w całej drużyny. Najlepsze zdjęcie zrobił Rogalik, no bo dwa głosy są na mnie. Brawo! Nagroda należy do ciebie, no a niestety teraz Jacob musisz wykonać sam tak. Lecimy robić wodę! A ja? No ja. Za chwilę zobaczymy. Mój następny odcinek Jacob będzie wyprowadzam się. Trzeci raz nie możesz. Mam do ciebie prośbę, mam do ciebie prośbę. Potrzebujesz na chwilkę? Chcę sprawdzić. Nie, on chce uciec. Nie, no co ty robisz? On chce uciec, on chce uciec. Stoj! Ale to są ładne światełka, ja mu chyba będę zazdrościła tego zdjęcia. No trudno widzę, bardzo mi przykro, niestety, ale jesteśmy w stanie nagrać tego zdjęcia, więc trzymajcie się do następnych odcinków. Piana! Się źle czuję. O, patrz! Okej, więc challenge wykonany. Jeszcze nie do końca, bo oczywiście widzieć to zdjęcie, więc na pewno za chwilkę pojawi się u niego na Instagramie, więc podajcie do Jacoba. Link do jego Instagrama oczywiście macie w opisie i do Instagrama wszystkich macie w opisie. No i możecie tam zobaczyć coś, jaki opis był dzisiejszego zdjęcia, więc koniecznie wyjdzie. Jest opis! No, no tak więc do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!